wybrałam z tej takiej skarbnicy Hildegardowej mądrości, też kulinarnych, produkt, który przyniesie tą ulgę w tym takim, no ewentualnie cierpieniu, które się pojawiło z tegoż powodu. Otóż kasztany jadalne, które się pojawiają w Hildegardowych tych recepturach, ja też je często przywołuję, ale chyba trochę za mało o nich jeszcze jest tej takiej naszej wiedzy, jak bardzo jest to dobre, jak takie cenne dla nas, więc kilka słów o tym powiem. Hildegarda przedstawię i potem one się pojawią właśnie w bardzo prostych recepturach dzisiaj, no bo przecież nie mogą one być dziś skomplikowane, bardzo proste, które można szybko przygotować i właśnie otrzymamy tą taką zdrowotność, o której Hildegarda mówi. Kasztan jadalny, o tym mówię i to chcę podkreślić, tu chodzi o ten kasztania sativa, czyli nie ten taki zwyczajny kasztanowiec, który jest obecny na wszędzie, gdzieś tam w Polsce u nas kwitną w maju, tak, jeszcze przed maturą kasztany kwitną, nie te. Tu chodzi o kasztany jadalne, które występują też w Polsce, choćby w moim ogrodzie, ale one są w tych krajach południowych właśnie teraz, tak jak jeśli ktoś pojedzie do Rzymu, to tam wszędzie są te pieczone kasztany prawie na każdym jakimś tam zakręcie, tak, kiedy ktoś będzie gdzieś we Francji, może się Państwo będziecie wybierać w Hiszpanii, tam w tych krajach południowych te kasztany są teraz obecne, to jest właśnie ich teraz czas, ten sezon kasztanowy jest teraz i w naszych polskich sklepach możemy też kupić kasztany, które sobie przygotujemy już właśnie w takim może właśnie zgodnie z tym, co dzisiaj podpowiem. Mając świadomość tego, jak on jest dobry, ponieważ Hildegarda przedstawia, że wszystko, co jest w kasztanie jadalnym, a więc i owoc, i drewienko, i liście, to wszystko przynosi bardzo dużo pożytku człowiekowi i jest przydatne, jak ona to już napowie, w zwalczaniu każdej choroby, jaka dotyka człowieka. Będzie pomocny, kiedy jest artretyzm. Tutaj ona podpowiada, że taki wyciąg z tego kasztana przygotować i w takiej łaźni parowej czy w gorącej kąpieli można użyć jako taką miksturę. Użyjemy kasztana jadalnego, kiedy będziemy chcieli pomóc naszym zwierzakom. W weterynarii też jest taki wyraźny opis, kiedy i jak to można podać i pomóc zwierzętom, którymi się opiekujemy, ale jako środek wzmacniający, kiedy ktoś już no, ma kłopoty z chodzeniem, z poruszaniem się, to wtedy ona mówi, że kiedy w ręce będzie trzymał właśnie taką laskę z kasztana, tutaj będzie ta pomoc taka wyraźniejsza, nie tylko jako w oparciu, tak, ale w takim przekazie dobroci tego drzewa. Głowa. Człowiek, który ma pod wpływem suchości jakby pusty mózg, ona tak mówi, dlatego zapada na choroby głowy, ugotować powinien te pestki owoców, wylać wodę, jeść naczczo i po jedzeniu, a mózg wzrośnie, napełni się, żyły się wzmocnią, ból głowy ustanie, wyleczy mózg, kto je spożywa. No, myślę, że taki przekaz mocny. Serce. Człowiek, który odczuwa dolegliwości serca, przez co nie działa ono ze swą zwyczajną siłą i staje się smutny, powinien jeść te pestki kasztana jadalnego na surowo i jakby wtedy się jakby wlewał smalec do twojego serca, poczyni postępy, człowiek odzyska radość, usunie to niedomagania serca, wzmocni organ. Wątroba, właśnie, kto ma dolegliwości wątroby powinien jeść tu z miodem, jest taki przepis na kasztany z miodem i to już kiedyś podawałam w naszej audycji. Śledziona, co jest bardzo też ważne, kto cierpi z powodu śledziony, powinien upiec kasztany na ogniu, a potem jeść i śledziona się rozgrzeje i będzie zdrowieć. No, przy bólach żołądka, w różnych sytuacjach rzeczywiście się bardzo sprawdza ta mąka kasztanowa. I ja przywołam taki ważny, taki obraz, który mi teraz no, się pojawia i myślę, że to jest ważne. Para lekarzy, anestezjologów, którzy odwiedzili tam na rekolekcjach, brali udział takich z Hildegardowym postem, który prowadziłam, opowiadali mi, biorąc już udział, że mają na intensywnej terapii, tam gdzie pracują, bardzo chorego kolegę, też lekarza, już od kilku miesięcy w śpiączce. I kiedy ja opowiadałam o tych kasztanach, mówią, wie pani, jak przyjedziemy, porozmawiamy z profesorem naszym, może podamy mu przez sondę, bo jest tylko tak odżywiany właśnie te kasztany. Więc jeszcze wtedy pamiętam ten pan profesor, też doktor właśnie, zadzwoniono do mnie, była rozmowa i ci
państwo ci lekarze podali temu swojemu koledze przez sondę rozpuszczoną tą mąkę kasztanową i proszę sobie wyobrazić, że dosłownie w przeciągu kilku godzin, oczywiście, że zawsze można powiedzieć, że przypadek, ten właśnie chory człowiek od wielu miesięcy w szpiączce odzyskał przytomność. To była taka dla nich spektakularne wydarzenie dla lekarzy, że zaczęli mocniej się temu przyglądać, ale to też było tak publicznie przez tych lekarzy podawane tam w którymś momencie, więc ja mogę to zacytować, ale oczywiście tam w większe już szczegóły nie wchodzę. Drodzy Państwo, tak pomaga kasztan jadalny. Ja też to obserwuję, kiedy jest post, właśnie kiedy ludzie mają wyłączony różny produkt i wtedy taka łyżeczka mąki kasztanowej podana z wodą, może właśnie z galgantem, z napojem pietruszkowym, który znacie, czy z mieszanką pelargonią, to jest pelargonii, daje taką siłę i witalność. Z tego taka podpowiedź i moja zachęta, bo czas kasztanów teraz jest.